Według danych Jeleniogórskiej Skarbówki z roku na rok przybywa jeleniogórzan, którzy chcą przekazywać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to bardzo prosty sposób. Wystarczy w zeznaniu rocznym zaznaczyć swoją chęć przekazania podatku. Nie może ta kwota przekroczyć 1% naszego podatku należnego. Wskazać numer organizacji, pod którym jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ewentualnie wyrazić również zgodę na to, żeby nasze dane zostały tej organizacji przekazane. Przekazując 1% swojego podatku konkretnej organizacji, niczego nie tracimy. Decydujemy natomiast, gdzie mają trafić pieniądze, które w przeciwnym razie trafiłyby do Skarbu Państwa. A komu by Pani chciała powierzyć ten 1% swoich pieniędzy? 1% na Republikę. A dlaczego? No bo prawdę mówią. Przekazuje Pani 1% podatku na organizację pożytku publicznego? Nie. Nie? Nie. A warto się zastanowić nad tym, żeby komuś pomóc? Wie Pan co, szybciej bym na psy dała. No na przykład mogą być takie organizacje, które zajmują się pomocą bezpańskim zwierzakom. No to tak. Przekazuję na organizację pożytku publicznego, to jest dokładnie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. A dlaczego uważa Pani, że to jest dobry pomysł, że można pomóc innym? Dlatego, że mam syna niepełnosprawnego i akurat oni prowadzą warsztaty dla tej młodzieży, że tak powiem. I uważam, że to jest słuszne. Warto pamiętać, że przekazując 1% podatku, nie musimy podawać nazwy organizacji, którą chcemy obdarować. Trzeba natomiast pamiętać o jej numerze KRS, który obowiązkowo należy wpisać w zeznanie podatkowe. Nasza redakcja zaangażowała się w pomoc chorej na nowotwór Natalii Gajdzie. Więcej o jej chorobie można dowiedzieć się, odwiedzając stronę internetową www.naratuneknatalce.org. Jej numer KRS to 86210. Pieniądze w ramach 1% zbiera również Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. W tym roku również będziemy zbierali dla tych najbardziej potrzebujących i możecie Państwo przekazać ten 1%, wpisując w odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego numer KRS-u Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. To jest jednoznaczne z przekazaniem tych pieniędzy osobie, którą Państwo wytypujecie. Proszę tylko wpisać w drugiej części, na jaki cel, czy to na cel statutowy, czy też dla konkretnej osoby. 1% podatku można przekazać, składając zeznanie PIT. Mamy na to czas do końca kwietnia.